Zapraszam Cię na masaż płytką gua sha, ale zanim zaczniemy, mam dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek. Myj płytkę regularnie, tak żeby przed każdym masażem była czysta. Najlepiej wodą z mydłem i wycieraj ją do sucha. Do przechowywania płytki najlepiej sprawdzi się woreczek, który jest załączony w zestawie. Masaż płytką wykonujemy z lekkim poślizgiem, dlatego przed masażem nałóż coś, co właśnie da ten lekki poślizg. To może być olej, serum olejowe, skwalan albo Twój ulubiony krem. Masaż płytką wykonujemy w ten sposób, żeby miała ona jak największy nacisk na skórę, dlatego trzymaj ją pod kątem, coś pomiędzy 15 a 45 stopni. W czasie masażu każdy ruch możesz powtórzyć od 3 do 10, a nawet kilkunastu razy. Wszystko zależy od tego, ile masz czasu i nad jaką partią chcesz pracować najbardziej w czasie masażu. Szyję masujemy od góry w dół do obojczyka ze względu na kierunek przepływu limfy. Twarz ogólnie masujemy od środka na zewnątrz i do góry, ale zwróć uwagę na to, żeby kończące ruchy zawsze były przedłużane w dół do szyi i do obojczyka, po to właśnie, żeby odprowadzić nadmiar limfy z twarzy i nadać jej odpowiedni kierunek przepływu. Masaż wykonywany powoli i z mocnym dociskiem będzie miał mocniejsze działanie liftingujące i przeciwzmarszczkowe. Natomiast masaż wykonywany szybko pobudzi skórę do pracy i będzie energetyzujący dla całego ciała. Masaż możesz wykonać symetrycznie, wykonując ten sam ruch najpierw po jednej, a później od razu po drugiej stronie twarzy. Albo tak jak ja w tym filmie, najpierw zrobić pełen masaż na jednej stronie twarzy, a później to samo powtórzyć na drugiej połowie. Masaż możesz wykonywać zarówno rano, jak i wieczorem. Dużo zależy od tego, kiedy masz więcej czasu i po prostu kiedy masz ochotę na wykonywanie masażu. Masaż wykonywany rano ma tę zaletę, że przyspiesza zejście opuchlizny z twarzy. Jeżeli wykonujesz masaż wieczorem, to nie rób tego później niż na 2 godziny przed snem. W czasie masażu możesz bardziej skupić się na danym obszarze twarzy, nad którym chcesz mocniej popracować. Wtedy w danym miejscu wykonaj więcej powtórzeń. Bez względu na to, nad jakim obszarem chcesz mocniej popracować, przy każdym masażu jest dobrze przemasować całą twarz, nawet jeżeli w pozostałych obszarach będą to tylko 2-3 szybkie ruchy płytką. Thank you.
Mam nadzieję, że masaż Ci się podobał i będziesz chciała wracać do niego regularnie. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chcesz zobaczyć szybko rezultaty i utrzymać je na długo.